Serdecznie Święto Matki Ziemi dzisiaj mamy w ogrodzie. Dzisiaj ładne niedzielne, sobotnie spotkanie. Zapraszam na niedzielę. Tu jestem Królestwo Mojej Szczeci. Kto choruje na boleriozę, pokazuje. Ma ogromne kolce, nie da się tego dotknąć i to pokona wszystkie toksyny w organizmie po boleriozie, jakie mamy. Zapraszam teraz na Kubę. Piękny wyjazd. Mamy teraz najnowszy film, proszę zobaczyć na internecie. Jest Jaki ośrodek? W takim ośrodku jeszcze pierwszy raz w życiu wyjeżdżam. Moje wyjazdy cechowała bardzo skromność. Spaliśmy w pokojach u prywatnych ludzi za 300 zł, z mrówkami, z hałasem, bez ciepłej wody. Nie było nigdy nic. Koguty piały. Teraz zrobiłem zupełnie coś innego. Mam doświadczenie po 7 latach. Największe problemy były po głodówce, po jedzeniu. Czekanie na jadalni. Są różni ludzie, różne apetyty. Jedni biegają, maratony, a więc mają inny metabolizm. A więc teraz nikt nie będzie czekał na jadalni, tracił czasu, aż ci przyniosą zupę, aż ci podają na czas, czy nas maniana dotyczy. Na Kubie nie ma maniany, tam komuna trzymie za mordę i tam jak nie wywiąże się na czas, to idzie do pierdla. Także zapraszam na Kubę, kto teraz pojedzie. Jedzie z nami teraz w styczniu, do końca sierpnia zapłaci zaliczkę, jedzie na Kubę w styczniu. Na Kubie mam specjalną saunę z ziołami, już tam jest sauna, jest za darmo. Do tej pory na Filipinach chłopaki, Red i wszyscy płacili za siłownię. Tutaj najnowsza siłownia, która jest tam, zobaczcie na filmikach, jest w cenie za darmo. Sauna jest za darmo, cały dzień możesz korzystać. Będzie również to z tlenem sauna, sprowadzę ten rozpylacz, będą zioła podawane przez płuca, a więc tysiąckrotne działanie. Na głodówce zastosowana sauna, mówię to o tym wielokrotnie, na głodówce sauna 10 dni od głodówka, drugie 10 dni tak jakby była przy saunie, tak byśmy mieli 20 dni głodówki. Ogromne oczyszczenie toksyn, niesamowity detoks całego organizmu, wszystkie twoje przyzwyczajenia, wszystkie nałogi zlikwidujesz taką głodówką. Usuniesz pierwszy korzeń choroby do pierwszego momentu przełomu kwasiczego. Polecam, po głodówce możesz zdecydować, czy przejść na inną dietę, czy być na raw, czy być na sokach, czy na keto, które jest teraz modne. Każdy ma swoją dietę, ja nie decyduję. Pokażę na Kubie, tylko musimy mieć świadomość, nie jeść, nie najeść się. To będzie wydarzenie, bo rząd kubański nie zgodził się na słowo głodówka. Od samego pierwszego dnia mamy jedzenie na sali. Ale my po prostu możemy zrobić, żeby ktoś nie chce zmarnować, uważa, że zapłacił tak niskie pieniądze. Po prostu głodówkę robimy już po świętach, czy 1 stycznia. Na Kubie zrobimy sobie tylko 3 dni. Pokażę pod filmie, jak się przygotować, jak oczyścić, żeby głodówka nie była patologiczna. Najważniejsze mieć wyczyszczone jelito, żeby nie było wchłaniania kału, bo organizm szuka jelita, zostaną wchłaniane po prostu kał, który mam w jelitach. Pozbyć się kto ma duże kamienie na woreczku, też no, niewskazana głodówka. Pokażemy, jacy ludzie z nami jadą. Zapisujcie się. Kapitalna grupa, pokażę filmiki, pokażę ośrodek, jak jest zrobiony. Osobne baseny, morze 20 metrów od morza. W każdym pokoju jest safe, w każdym pokoju jest lodówka z wodą. Do tej pory na te wyjazdy mam doświadczenie, Filipiny, problem z wodą, woda destylowana, odwrócona osmoza, ludzie wymiotywali, tej wody się nie da pić. Ja również kupowałem wodę włoską po 20 zł. Tutaj wodę mamy kubańską, mineralną, piłem ją tam, byłem, sprawdziłem. A więc problem z wody rozwiązany. Nie będzie problemu z odwodnieniem, nie będzie problemu z utratą elektrolitu. Wszyscy, którzy będą się zdecydowali na głodówkę, zgodzili się, bo to rząd tam, ośrodek jest rządowy, dostaniemy specjalną przepustkę i kokosy, załatwił to Robert. Jest teraz na Kubie, oglądajcie filmik, jest na YouTubie i jest na moim Facebooku. Załatwił, że kokosy będą. Ktoś przyjedzie już na głodówce, to jeszcze sobie może zrobić ten tydzień czy 3 dni na Kubie, na samych kokosach. Zaznaczam, jest to arginina. Jest to cytokininy, hormon wzrostu, niesamowicie. Zawartość 150 mg inuliny, także nie ma przeszkody przy kokosie, nawet przy cukrzycy. Ma tylko 20 indeks glikemiczny, także rewelacyjny ten kokos. Ja pokonałem wodą kokosową, wydaję teraz książkę, piszę o tym, 42 dni na samej wodzie kokosowej. Również na wodzie kokosowej wystąpi przełom kwasiczny, będzie odżywianie endogeniczne, a więc wystąpi autoliza i pozbędziemy się toksyn. Głodówka nie jest po to, żeby tylko się odchudzić. Większość ludzi robi głodówkę, bo ma za dużo kilogramów. Głodówka jest to dodatkowy objaw odrzucenia kilogramów. My robimy detoks organizmu. Tak jak kapitalny remont silnika.
nerki muszą odpocząć. Ktoś ma nerki, nadwyrężony nadnercza, nie ma kortyzonu, jest wykończony stresem. Nerki potrzebują odpocząć. Dajmy urlop swoim nerkom, odpoczniemy na głodówce, one wtedy mogą się pozbierać. Pijemy wtedy ogromną wodę kokosową, oczyszcza amoniak z amoniaku wątroby, pozbywamy się mocznika, pozbywamy się wszelkich toksyn. Nie ma lepszej czegoś jak woda kokosowa. Sprawdzone, robię to od 7 lat. Kto chce skorzystać z mojego doświadczenia, nie polecam oczywiście głodówek suchych, bo to trzeba mieć naprawdę dobre nerki. Może wystąpić tak zwana chorobowa kwasica ketonowa, którą ketony przekroczą poziom 7 mikromoli. Na głodówce nigdy nie przekraczamy poziomu 7 mikromoli. Ludzie sobie mierzą paskami, papierkami lakmusowymi. Można to ocenić po zapachu moczu, silny aceton. I również przełom kwasiczy, 7-8 dzień likwidujemy organizmu wszystkie ciała ketonowe. Nie ma problemu fizjologicznie, nie ma problemu, żeby zaburzyć normalny poziom ciał ketonowych w organizmie. Także jedziemy na głodówkę, oczyszczamy się, wszystkie choroby przewlekłe, zobaczyć moje historie, zobaczyć moje filmiki, jacy ludzie jechali, jakie efekty, jakie wrócili z powrotem z tabletkami, naciśnienie, nie ma problemu 2 tygodnie. Ja również pokazałem moje badania, wielokrotnie badania robione, pokazałem jaki poziom mam witaminy D3, pokazałem jak potrafię wyleczyć nerki. Nerki jak najbardziej służy im głodówka. Nie ma nic lepszego jak masz chore nerki, masz miedniczki, masz białkomocz, którym ja się borykam od 20 lat, byłem zapaśnikiem, straciłem nerki, bo brałem ogromne dawki furosemidu, bo chciałem zrzucić wagę, jest się młodym, to się jest szalone. No potem mnie dopadła bolerioza, to znacie moją historię. To jest moje wzgórze trzeci sukienniczej, zapraszam teraz na Kubę, pod tym spróbuję dograć filmiki, zobaczycie jakie tam są atrakcje. Oglądajcie filmik na Kubie. Pozdrawiam wszystkich, służę doświadczeniem, zaznaczam, ja pracuję jako 4 miesiące wolontariusz, także stąd uzyskaliśmy tą cenę. 3 miesiące pertraktacji udało nam się znaleźć Robertem, jego żony. Dziękuję im, że byli już, są teraz na Kubie, już to jest ich drugi wyjazd, mój był też na Kubie. Cały czas walka była, żeby głodujący dostali lepszą cenę, a więc dostaliśmy 3-krotnie tańszą cenę. W tym ośrodku, najlepszy ośrodek, który jest na Kubie, zobaczyć jak wygląda ośrodek, tam nie ma ściemy, zobaczcie pokoje, wszystko jest pokazane. Nie ma tak, że Sai Baba coś czary mary opowiadał, a będzie inaczej. Tym razem odpowiada za to państwo kubańskie, słyną z wycieczek, mają najlepsze plaże. Byłem w Andraderos, woda jest bardzo ciepła, w marcu będzie najcieplej, w styczniu temperatura 26, a więc to nie lubi upałów, to jest styczeń, marzec, ja byłem w maju, woda cieplejsza jak na Filipinach. Także mamy rozwiązany problem z jedzeniem, to ty decydujesz co jesz, ile jesz i kiedy chcesz. Ja zajmuję się wtedy sauną, mam czas robić zioła, robimy jogę, ćwiczenia, matka Roberta robi codziennie gimnastykę, mamy kwanteka doskonałego, który pokaże ci na co jesteś chory, jakie masz przywry. Mamy specjalny kwantek z możliwością wybicia, są takie częstotliwości, że wybijają wszystkie niepotrzebne patogeny, które mamy w organizmie. Także jest fajna grupa, pokazuję na filmikach, sana, z każdym rozmawiam, każdym będziemy mogli na Kubie spędzić fajne chwile w tak dużej grupie. Cały ośrodek jest do naszej dyspozycji, oglądajcie te pokoiki, zobaczcie jaki jest komfort w pokojach. Każdy pokój ma safe i lodówkę, zaznaczam. Woda jest mineralna, dostępna, w tej cenie macie jedzenie, wodę, wszystko. Kokosy ewentualnie, które przywiezie Robert, trzeba zapłacić, to jest w granicach 2 zł, to są śmieszne pieniądze. Kto będzie chciał jeszcze przejść na wodzie kokosowej, żeby naprawić cały organizm? Wydaję książkę teraz, co potrafi zrobić woda kokosowa, jak potrafi naprawić jaskrę, oko, czy ma z plamką żółtą problemy ktoś ma wokół, jak stracił wzrok. Ja również go straciłem, bo będąc na samych sokach. Na samych sokach traci się wzrok, spadł cholesterol na 150, dlatego teraz będę robił to inaczej. Wprowadzę trochę oleju do organizmu. Również na Kubie będę ostrzegał ludzi, można przejść tylko na wega. Kto będzie chciał, to może być na keto, to ja nie decyduję. To wy decydujecie i wiecie, co wasz organizm potrzebuje. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na Kubę i oglądajcie filmiki. Dzięki. Pokażę jak wygląda hotel od na początku, tu mamy po tej stronie parkingu hotelu i teraz tu mamy centrum hotelu lobby. Chodźmy. Po lewej stronie będziemy mierzyć nasze recepcje, które będziemy mieć. Pytanie, że będziemy mierzyć. Hello,
a teraz po prawej stronie mamy taki malutki sklepu, gdzie mamy takie małe produkty kubańskie. Też możemy kupić fajne suweniry do domu. Mamy taką salę, o której możemy na noc na dzień napić się kawę, herbatę. Wszystko. Klimatyzacja jest, pokasowamy, tutaj mamy to z tym jeść, takie parę owoce sezonowe, palenie na maszyny, no i taki siłownia tu mamy. Ja oczywiście poczekaj. Nie potrzeba, ja idę za chudę na takie bieganie. Dobra, chodźcie. Wychodzimy i idziemy do basenu. A teraz będziemy pokazać trochę tak basen, jak wygląda na nasze basenie. Hotelu ma dwie baseny. Rytmu kubańskiego. Czy mi gente, recordándole a las 11, exactamente a las 11, mamy en nuestra playa, torneo de voleibol. Sobre el Sanjetema, remember, exactly, 11 o'clock, Volleyball tournament down the beach, okay? Come with us. Po tej stronie mamy snack bar, full snack bar. Tu możemy zamówić, dobić się na cały dzień. Polsku, kochanie, 8 o'clock? 8 godzina. A, na 8 godzina, a codziennie też godzina dla dzieci.
piosenki. Hola. Hola. Tu mamy pani, o które? Viola. Hola. Hola. Pani, o które pilnuje z nasze dzieciaki. Bardzo miła pani kubańska. Jak masz na imię? Arianna. Arianna. Super pani. Gracias. Pracujemy z Javierto? Sí. I Baby Club. Baby Club. Jak wygląda nasze Baby Club? Klimatyzowany. Godzina jest od 9 do 12.30. Dzieci mogą tutaj. Później o 2 wracają do godziny 17. Nasza bania na lunch, na wszystko. Godzina tu mamy napisane. Wszystkie po kolei godzina, jak jest breakfast, lunch, dinner. Tu mamy wszystko. I teraz pokazujemy drugi restauracji japoński, o której dzisiaj będziemy jeść, będziemy robić filmiku. Italii. Italii, tak. Tutaj są łazienka, toaleta. A tu mamy... Kluczyki do pokoju. No, chodźcie tutaj. Nasze pokoju kubańsko. No. Łazienka. Łazienka. Prysznik. Okej. Garderoba. Tu mamy... Kochanie, po tej strony. To jest safe. Prysznik na plażę. Na ubrania oczywiście. Mamy lodówka. Mamy na kawę. Woda codziennie. Lodówka jest po jedna butelka. I trzeba powiedzieć do pani, o której się sprząta pokoju. I ona da codziennie jedna. No tu mamy pokoju standardowy. Nie małe, nie dużo. Fajne, mi się wydaje. Codziennie zmieniałem ręczniki pokojowe. I plaja się ma powiedzieć. Tu mamy jeszcze piękny widok. Tu jest ta druga wasem, o której mówiłam dla was. To jest mało wasem, fajne. Wszystko pokoju. Ta karta kupimy się recepcja. Kosztuje 1 euro, 1 godzina internetu.